Dzień dobry. Witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dziś będziemy mówić o diecie, ale o diecie myślę, że nie w takim ujęciu, jak większość z nas zawsze sobie kojarzy dietę, czyli po prostu w nasze nawyki takie żywieniowe, związane pewnie z linią, wakacjami i etc., tylko ponieważ związane z profilem naszego działania, naszej fundacji, będziemy mówić o żywieniu w zdrowiu. A jak ważne jest żywienie w zdrowiu, myślę, że większość z nas wie, ale myślę, że nadal nie doceniamy, jak dużo dobrych rzeczy możemy osiągnąć dzięki odpowiedniemu żywieniu i jakie to ma przełożenie na nasze życie, czy często jakość naszego życia, a nawet długość tego życia. Dzisiaj, tak jak i zapowiadaliśmy ostatnio, gościem naszym jest wspaniała pani dietetyk, pani doktor magister. Witamy serdecznie, Tatiana Wilczyńska z Med24. Ja tylko pani magister pozwoli, że ja zrobię krótki wstęp na pani temat, żeby przybliżyć sylwetkę, bo myślę, że jest o tyle ważne, że dziś jest dużo dietetyków, ale nie, myślę, że nie każdy dietetyk też ma odpowiednie, mówiąc krótko, kwalifikacje, jeśli chodzi o porady żywieniowe, a to jest bardzo ważne, bo można zrobić wiele dobrego, ale też czasami wiele złego. I bardzo ważne jest, myślę, do kogo idziemy po taką poradę, a taką osobą na pewno jest pani magister. Jest specjalistą medycyny paliatywnej i żywienia klinicznego. Jest lekarzem konsultantem Wydziału Mobilnej Opieki Paliatywnej Kijowskiego Miejskiego Centrum Diagnostycznego dla Dzieci. Ekspertem medycznym dla misji doradczej Unii Europejskiej w Ukrainie podczas pandemii COVID-19, w tym wsparcia żywieniowego w ramach programu Nutrition Unii Europejskiej. Jest również członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozalitowego i Dolitowego Polską. Pani magister, czy może pani trochę ściszyć u siebie, bo mi się wydaje, że tam mamy jakieś dźwięki takie dodatkowe. Jest. Może lepiej teraz? Może lepiej, tak. Dobrze. Pani magister, jak się pani dzisiaj czuje i czy żywienie w dniu dzisiejszym może nam pomóc? Takie pytanie na początek tylko. A propos tych naszych bardzo wysokich temperatur, jak to jest u pani? Czy pani stosuje jakieś specjalne diety czy zalecenia w takich dniach jak dziś? No oczywiście nawadnianie organizmu, chcę przypomnieć, że jest bardzo, bardzo ważne i proszę właśnie nie lekceważyć tą poradą, dlatego że im więcej nawadniamy, oczywiście prawda w ramach tej normy, ale nawadniamy, tym więcej przeżyjemy te upały. I to też ilustruje to, o czym dziś będę mówić, jak wydawałoby się taki drobiazg, prawda, taki mały szczegół, ale niezmiernie ważny okazuje się, prawda, w prawidłowym odżywianiu i w drodze do zdrowia, bo odwodnienie może spowodować no, groźne skutki, prawda, jeszcze na tle tych upałów. No właśnie, ja też o to zapytam, bo niektórzy znamy statystyki i prognozy, że te upały no, zbierają dosyć niestety straszne żniwa. I czy naprawdę głównym powodem jest odwodnienie organizmu? Jakie to najczęstsze są powody? Najczęstsze powody znów zależy od tego, jeżeli my mówimy, prawda, o takich też udarach, o wydarzeniach sercowo-naczyniowych, częstych na tle tych upałów, to odwodnienie to właśnie stanowi się taki impuls na tle już istniejących chorób przewlekłych. I tutaj właśnie przechodzimy do tego drugiego punktu naszego spotkania, jak mając te choroby przewlekłe lub nie mając, prawda, lub będąc na progu, kiedy mogą się rozwić, jak zapobiec rozwoju tych chorób i za pomocą zdrowego odżywiania właśnie.
Dobrze, to nie przedłużając w takim razie, zapraszamy do części prezentacji. Wielka prośba i zaproszenie Państwa do zadawania pytań. Postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Mamy już parę pytań, które dostaliśmy wcześniej na adres fundacji, ale zaczniemy pewnie od tych, które już się pojawią u nas podczas naszej transmisji. W takim razie ja zamieniam się w rolę słuchacza. Pani magister, spotkanie i mikrofon w Pani ręku. Bardzo dziękuję Panie Marku. Ja witam serdecznie Szanowni Państwo i dziękuję też bardzo za to, że zgłosiliście Państwo chęć wysłuchania wykładu. Dziś będę mówić o takich dwóch podstawowych rzeczach. Dlaczego żywienie ma znaczenie nie tylko w chorobach przewodu pokarmowego, w dolegliwościach z tym związanych, we wszystkich tak naprawdę chorobach. I jak dietetyk, a zwłaszcza dietetyk online, może właśnie pomóc w tej drodze do zdrowia. Czyli ten temat dietetyk online, twoje osobiste wsparcie w drodze ku zdrowiu, jak najbardziej wyświetla dwa te wątki. W ciągu też tej prezentacji będę mówiła o rzeczach, których nie ma na tych przezroczach, na slajdach, więc proszę słuchać i też zadawać pytania na czacie lub osobiście też po ukończeniu jak najbardziej. Zaczniemy właśnie od tego postulatu, który na pewno Państwo słyszeliście już od dzieciństwa, że odżywianie jest bardzo ważne, że stymuluje nasz układ odpornościowy, wszystkie systemy organizmu, zapobiega rozwoju wielu chorób i to wszystko wiecie. W ostatnich latach bardzo popularną stała koncepcja osi litowo-mózgowej, też udowodniona właśnie, oparta na faktach, evidence-based. I nie wiem, czy Państwo tak naprawdę uświadamiacie, o ile olbrzymie znaczenie ma ta koncepcja właśnie w koncepcji zdrowego odżywiania i znaczenia tego odżywiania. Co to jest ta oś litowo-mózgowa? Tak naprawdę nasz układ pokarmowy to największy pod względem powierzchni narząd zmysłu, dlatego że ma miliony receptorów, zakończeń nerwowych, neuronów, komórek gliowych, które za pomocą sieci neurotransmiterów, neuromodulatorów, różnych substancji ciągle przekazują sygnały do mózgu. I właśnie jak to się odbywa? Dlatego że jelita mają rozwiniętą sieć neuronalną, łączącą mózg z przewodem pokarmowym. To się po angielsku nazywa osobnym terminem enteric nervous system, czyli jelitowy układ nerwowy. I jeszcze dwa czynniki, z którymi ten układ ciągle współdziała, to właśnie komórki odpornościowe, dlatego że 80% tych komórek układu odpornościowego mieści się w naszych jelitach, i mikroflora jelitowa. Czyli te dwa czynniki występują jako bodźce. Sieć neuronów i mikroflora ciągle stymuluje nasz układ odpornościowy, żeby po prostu ćwiczyć różne scenariusze. Oczywiście jakiekolwiek zmiany w obu tych czynnikach oczywiście mogą przyzwieść do zmian właśnie w reakcjach organizmu. Dlaczego? Dlatego, że już jest udowodniona, że osoba zdrowa ma specyficzny skład mikroflory jelitowej. Przedstawiona ona właśnie przez cztery największe rodzaje bakterii, czyli Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacterii i Proteobacterii. Takie cztery rodzaje, każdy z których naprawdę tam 600, nawet więcej gatunków różnych bakterii, pełni osobne funkcje i odpowiada za coś. Jakieś za trawienia na przykład trudno rozkładanych cukrów lub błonnika, jakieś za zmiany przeciwzapalne, jakieś zapobiegają rozwoju otyłości, czyli nadmiernemu też rozwoju tkanki tłuszczowej, czyli każda pełni osobną funkcję. I wyobraźcie sobie Państwo, że po prostu zmieniając się proporcji na przykład tych bakterii lub proporcji w okresie jednego nawet rodzaju laktobakterii do bifidobakterii.
Oczywiście, że to powoduje zmiany i nie zawsze te zmiany są korzystne. Na przykład w wymienionym przykładzie, po prostu jeżeli zmieniają się bifidolaktobakterii do enterobakterii, często przywodzi to do rozwoju zespołu jelita drażliwego. Bardzo często to obserwuję u pacjentów. Jeżeli na przykład zmienia się taka proporcja bakteroidów do właśnie fitnikuł test też może to przywodzić do rozwoju otyłości. Są oczywiście osobne badania, ale ciągle dostarczają te badania potwierdzenia, że jakakolwiek zmiana może właśnie powodować choroby i choroby różnego rodzaju. Mówimy tutaj też o chorobach takich neurodegeneracyjnych. Dlatego, jak ja wspomniałam, jeżeli zmienia się skład mikroflory, natychmiastowo oddziałuje to na komórki układu odpornościowego i też, prawda, na te przekazania przez sieć neuronalną impulsów, sygnałów do mózgu. I wtedy też mamy tutaj taki związek zwrotny. Na przykład, jeżeli mózg reaguje stresem, to pod wpływem tego stresu też jako wtórnie może zmienić nam ta mikroflora. I to może nasilać objawy IBS-u, na przykład, o którym wspomniałam. Czyli to jest taki ciągły związek, bardzo niestabilny, bardzo właśnie poddający się wpływu różnych czynników. I z tego myślę, że jasne, dlaczego właśnie zmiany w mikroflorze tych jelit jak najbardziej mogą powodować różne choroby. I dlaczego odżywianie ma kolosalny wpływ na wszelkie choroby. Jak tak odżywianie może naprawdę wpłynąć na nasze zdrowie? Do jakiego stopnia? No tutaj ja już przewiduję, tak też doświadczenia, Państwa pytania, a jeżeli ja mam jakieś predyspozycje, jeżeli genetycznie i u ojca, i u dziadka była na przykład cukrzyca lub rozwijała się u mamy i siostry choroba Hashimoto, o ile ta dieta nie pomoże? Proszę Państwa, tutaj ja po prostu na tym przezroczu podaję koncepcję obszarów zdrowia, które ja osobiście bardzo uwielbiam. Przedstawiona była w roku 1974 przez Marka Lalonde, był wtedy ministrem zdrowia Kanady. Też jest oparta na faktach i wyróżnia ta koncepcja cztery głównych czynniki odpowiadających za stan zdrowia. Udowodniono, że stan opieki medycznej, nawet ten NFZ, te kolejki, na które wszyscy skażemy, odpowiadają za 10% naszych chorób. Środowisko odpowiada jeszcze za 20%. Uwarunkowania genetyczne, które wspomniałam, też odpowiadają tylko za 20%. Co jest resztą? Resztą jest styl życia i żywienie. I mianowicie ten styl życia i mianowicie to, co jemy, to właśnie wpływa w 50% przypadków, czy rozwinie u nas choroba, czy nie rozwinie. Lub jeżeli już mamy jakieś choroby przewlekłe, czy da się spowolnić właśnie progresję tej choroby lub ustabilizować pacjenta. Czyli tak jednym zdaniem, żywienie ma znaczenie. Tutaj postarałam się wymienić właśnie wszelkie choroby spowodowane złą dietą i niezdrowym stylem życia. Jak widzicie, tutaj nie są, powtarzam, tylko choroby układu pokarmowego. Nawet te choroby bardzo ciężko byłoby wymienić. Wymieniłam takie podstawowe, natomiast nawet nieswoiste zapalenie jelit, prawda, łączą, jak bardzo wiadomo, choroby leszniowskiego Crohna, tak i właśnie bardzo rzadkie choroby, jak choroba Behçet'a. Choroby sercowo-naczyniowe też są rozpowszechnione i też część populacji, myślę, już kojarzy, że mają związek właśnie z nieprawidłowościami w żywieniu i zawał serca, i miażdżycy, i nadciśnienia, i udary. Natomiast choroby cywilizacyjne, otyłość, cukrzyca drugiego typu, nadciśnienia tętnicze i nawet takie choroby, bardzo, tak by powiedzieć, wąskich specjalizacji, jako próchnica, też mają związek z niezdrowym stylem życia. Oczywiście, że niektóre nowotwory, nietolerancje pokarmowe, alergii, częstość których rośnie, o tym będę mówić, też mają związek z tym niezdrowym stylem życia. Czyli tak pokrótce właśnie mówiąc, wszystkie choroby nowoczesne,
mają związek z złą dietą. Tutaj przedstawię bardzo wkrótce choroby układu pokarmowego jako te, które są bezpośrednio związane ze złym stylem odżywiania. I tutaj zobaczcie Państwo bardzo ciekawą, moim zdaniem, statystykę. Zaburzenia odżywiania, nieprawidłowa dieta tak naprawdę odpowiadają za 42% zgonów w populacji polskiej. Według statystyk GUS w ubiegłym roku choroby układu krążenia odpowiadały za 35% zgonów. Natomiast wydawałoby się zaburzenia odżywiania, zaburzenia metaboliczne tylko za 6%, czyli taki mały odsetek. Ale jeżeli zerkniecie Państwo na statystyki, czyli na dynamikę tych statystyk, zobaczycie, że przyrost zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia stanowił tylko 16% właśnie od roku poprzedniego. Natomiast wzrost tych spowodowanych chorobami układu pokarmowego i metabolicznymi prawie 30%. No i możemy tylko sobie wyobrazić, co będzie w populacji za kilka lat, prawda? To jest ciąg geometryczny, jeżeli my nie wpłyniemy na ten trend, budując kultury zdrowego trybu odżywiania, o tym właśnie jest nasza dzisiejsza rozmowa. Co jest niezmiernie ważne, że jakiekolwiek objawy ze strony układu pokarmowego mogą tak naprawdę świadczyć o innych i często groźnych chorobach. Dlatego tak wysokie są te statystyki. Jak często na przykład po prostu lekceważymy zaparcia, biegunki, bole. No dobrze, biegunka, weźmy loperamid, który do rzeczy można brać tylko 3 dni i idę sobie do pracy. Natomiast zaparcia, biegunki, nudności, które im towarzyszą, często mogą świadczyć o zaburzeniach nie tylko pokarmowych, ale na przykład metabolicznych. Często na tej podstawie diagnozujemy nadczynność i niedoczynność tarczycy. Możemy też diagnozować choroby nerek. Ból może świadczyć nie tylko o chorobach układu pokarmowego, nie dlatego, że coś ja tam zjadłam i jakoś mi źle poszło, natomiast może też być takim zwiastunem problemów ginekologicznych lub urologicznych. Czyli nie lekceważymy i zawsze zwracamy uwagę. I akurat właśnie te pierwsze objawy to jest ten etap, kiedy prawidłowa dieta może zrobić bardzo dużo. Drugim przykładem takich właśnie chorób cywilizacyjnych lub nowoczesnych, gdzie dieta ma olbrzymie znaczenie, jest COVID-19. Nie jest to tajemnicą, że wielu z nas właśnie ma powikłania po przebytym COVID-19, tak zwany long COVID, czyli do 12 tygodni po chorobie. Jeżeli te powikłania utrzymują się dłużej, to mówimy o takim zespole post-COVID-19. Spowodowane właśnie one są osobliwościami tego wirusa, czyli bardzo powolny clearance wirusowy, przewlekły proces zapalny, zdolność do takich mikrozatorowych procesów naczyniowych, do sprzyczynienia tak zwanej mgły mózgowej, czyli zaburzeń neurologicznych, wpływu na neurony, na pamięć, na koncentrację. I oczywiście tutaj, wychodząc z tego, co mówiłam na początku, bardzo ważna jest dieta. Udowodniono już jest, że dieta ma podstawowe znaczenie w walce z powikłaniami, dlatego że jeżeli po prostu nie zbudować tych podstaw diety, nawet farmakoterapia i rehabilitacja może nie być skuteczną. No i tutaj oczywiście w kontekście wszystkich tych chorób, które wymieniałam, mogłabym też wspomnieć, jak ważna jest dieta, tylko że nie mamy na to czasu. Postaram się powiedzieć ogólnie, dlaczego jest tak ważna ta profilaktyka dietetyczna? Dlatego, że profilaktyka jakakolwiek, nie tylko dietetyczna, to jest szybka reakcja i reakcja wczesna, prawda, reakcja przed. I te pierwsze objawy, jak ja mówię, mogą być akurat zwiastunami tego, że jeszcze nie rozwija się ta choroba, ale już mamy jakieś predyspozycje, już mamy to, co wskazuje, że jeżeli nie zmienimy swojego trybu odżywiania, właśnie te zaburzenia będą się nasilały. Czyli reakcja na takie drobne dolegliwości metaboliczne oraz ich konsultacja z lekarzem, z dietetykiem chroni nas właśnie przed rozwojem tych chorób. Zwłaszcza chcę wymienić, że to jest niezmiernie ważne u dzieci. Dlaczego? No dlatego, że dziecko
jest takim małym dorosłym. Dziecko właśnie ciągle się rozwija i jeżeli nie skonsultować te problemy układu pokarmowego i nie zmienić sposób odżywiania, w tym wieku dziecięcym może to skutkować rozwojem bardzo poważnych chorób w wieku dorosłym lub już kiedy przychodzą właśnie do takiego wieku nastolatków, wiadomo, że istnieje właśnie ta cukrzyca w wieku nastolatków, wiadomo, że otyłość, o czym będę mówić, staje się też niestety problemem wieku dziecięcego, nadciśnienie też nie jest chorobą rzadką, im wcześniej właśnie diagnozujemy to u dzieci, im wcześniej będziemy właśnie rozwijać u dzieci tę kulturę diety, tym więcej mamy gwarancji, że nasze dziecko urośnie zdrową osobą. Z jakimi problemami możemy zgłosić się do dietetyka? Jak wspomniałam, to właśnie taki etap przedwczesny, ale jeżeli my mamy już w wywiadzie choroby przewlekłe, oczywiście jak najbardziej dieta może pomóc. Tutaj są wymienione takie typowe choroby, ale podkreślam, właśnie z większości chorób dieta ma bardzo duże znaczenie. Zobaczcie, że tutaj mamy te choroby cywilizacyjne i przewlekłe, o których mówiłam. Mamy oczywiście choroby układu pokarmowego. Chcę zwrócić uwagę, że niemożność przybrania na wadze też wymaga konsultacji dietetycznej, dlatego że właśnie i mniej niż 18,5% to już wychudzenia, a tam już taka droga i do wygłodzenia. Niedobory witamin, pierwiastków, składników odżywczych jak najbardziej, dlatego że nawet niedobór jednego składnika, jednego witamina może skutkować poważnymi problemami. Zaburzenia trawienia i osobnie bulimia i anoreksja. Właśnie tutaj w ciężkich przypadkach tych zaburzeń odżywiania wysyłamy pacjentów do psychologów, psychiatrów w celu takiej wspólnej pracy specjalistów. Dlaczego właśnie, jeżeli tak zalecam te konsultacje dietetyczne, jestem zwolenniczką tych konsultacji online, co zupełnie nie oznacza, że te konsultacje na żywo nie są niezbędne, ale proszę Państwa, my nie uczymy się, prawda, matematyki od ciągów i od pochodnych. My uczymy się, prawda, od odejmowania i dodania liczb. I okazuje się, i to właśnie wynika z doświadczenia, że w większości przypadków wystarczy zmienić zasady odżywiania, podstawowe zasady, żeby pacjent zaczął działać i żeby okazało to skuteczne. Pierwsza wizyta opiera się głównie na wywiadzie i na analizie wyników badań, które Państwo już macie, jeżeli macie jakieś choroby oczywiście lub jeżeli po prostu regularnie przychodzicie te badania dla samokontroli. Minimalne pomiary też Państwo możecie wykonać samodzielnie w domu, a tych pomiarów, na przykład nawet obwodów ciała, czyli wskaźnika waist-hip ratio, obwodu talii do obwodu bioder, często wystarcza, żeby dietetyk już powiedział, że rozwija na przykład u Państwa zespół metaboliczny. Lub jeżeli macie wątpliwości, można ich zrobić podczas konsultacji wideo i lekarz będzie kontrolował ich prawidłowość. Omówienie wytycznych dotyczących diety, czyli tych zasad w konkretnej chorobie, nie wymaga personalnego kontaktu, nie wymaga badania fizykalnego. I co jest niezmiernie ważne, że po rozmowie zlecamy dodatkowe badania, też możemy ich umówić online i jeżeli trzeba, bo pracujemy w zespole, kierujemy na wizytę do innego specjalisty, o tym jeszcze porozmawiamy. Oczywiście, że zaletą takiej konsultacji jest to, że nie tracimy czasu na dojazd, nie oczekujemy na wizytę, nie siedzimy w przychodni, co jest też ważne. Pamiętajmy, że COVID jeszcze istnieje i wizyta online oczywiście jest tańsza niż wizyta stacjonarna. Jak właśnie przebiega ta wizyta u dietetyka? U nas w MED24 konsultacja trwa 40 minut, czyli zbieramy bardzo szczegółowy wywiad. Lekarz przeprowadza wywiad dotyczący naszego problemu, indywidualnie, podkreślam, leczymy pacjenta, a nie choroby. Jeżeli zachodzi potrzeba, prosimy o jakieś dodatkowe pomiary, ale powtarzam, od tych podstawowych, zaczynając, często właśnie nam wystarczy.
Jeśli pacjent leczy się na inne choroby, to prosimy oczywiście o wyniki ostatnich badań. Jeżeli te wyniki nie są wystarczające, czegoś brakuje, zalecamy kolejne badania lub uzupełnienie lub powtórzenie tych badań. Zalecamy wizytę u innego specjalisty. Jak wąski specjalista, to może być taki lekarz POS, teraz Państwu pokażę. Podstawy diety dla pacjenta, chociaż też, jak ja mówię, są zasady ogólne, ale podejście jest indywidualne. Komponujemy indywidualnie i tłumaczymy zalecenia żywieniowe też indywidualnie, dlatego że to, co jest nawet jeden tam składnik, jaki będzie niezmiernie korzystny dla jednego pacjenta, może być niestety niekorzystnym dla innego. Więc dlatego zasady stosowania tych zaleceń żywieniowych też dokładnie wyjaśniamy. Dlatego te 40 minut. Wy Państwo też możecie pomóc właśnie nam w przygotowaniu do tej wizyty online. Jeżeli to odpowiednie przygotowania, to nie ukrywam, wspaniała współpraca z pacjentem i da się omówić bardzo dużo i nawet więcej niż pacjent oczekuje. Czyli oczekujemy, że będziecie mieć już pomiary ciała podstawowe, waga, wzrost, brzuch, biodra. Też przydałby się bardzo jadłospis, przykładowy dzień żywieniowy, nie chodzi tutaj o to, żeby robić nawet ten dzienniczek żywieniowy, ale przykładowy dzień, co jemy, w jakich ilościach, jakie produkty, ile posiłków, czy regularnie, czy nieregularnie, jak wygląda fizyczna aktywność, jakie są używki, sen, stres, tryb pracy. Im dokładniej to spisujemy, tym lepiej wynik mamy. Oczywiście wyniki badań, które wspomniałam, podstawowe badania laboratoryjne i specyficzne badania, jeżeli macie jakieś choroby przewlekłe. Oczywiście wszystkie dolegliwości, które Państwu towarzyszą, też muszą być spisane. Produkty, po spożyciu których pojawiają, kiedy pojawiają, czas, wywiad rodziny, to wszystko się przyda. Tutaj nie ma nic właśnie zbytecznego, im więcej, tym lepiej. No i tutaj taka porada też z doświadczenia, proszę sobie wybierać komfortowe miejsce, żeby nic nie przeszkadzało tej rozmowie online, żeby nikt w czasie i wizyty Państwu nie przeszkadzał. Wracając do badań i konsultacji, jakie badania może zlecić dietetyk? No jak widzicie Państwo, tutaj bardzo właśnie szeroki jest zakres tych badań. Badania laboratoryjne podstawowe, badania krwi jako biochemia, jako hormony, insulina, ale i wąskie specyficzne, test wodorowy w kierunku SIBO lub wodorowo-metanowy w kierunku IMO na przykład, USG jamy brzusznej. Jeżeli potrzebujemy skierowania lekarza, to też kierujemy do lekarzy i właśnie wtedy już otrzymujemy skierowania na gastroskopię i kolonoskopię. Jeżeli są wymagane badania specjalistyczne, to kierujemy do lekarza odpowiedniej specjalizacji i możliwe nawet skierowania na przykład do chirurga bariatrycznego w ściśle określonych sytuacjach. Wiem, że ich wytyczne właśnie niekoniecznie mówią, że musi być udokumentowana próba leczenia żywieniowa, ale z praktyki niestety tego wymagają. Dlatego też właśnie prowadzimy leczenie takich pacjentów. Leczenie zachowawcze, jeżeli nie jest skuteczne, to kierujemy na bariatrię. Tutaj widzicie Państwo, do jakich specjalistów możecie skierować. Oczywiście, że liczba i właśnie spis tych specjalistów nie jest wyczerpujący. Są bardzo wąskie specjalisty, jak hipertensjolog na przykład. I są takie jako lekarz POS. To wszystko, podkreślam, zależy od konkretnego pacjenta i od jego potrzeb. Osobnie chcę wymienić, dlaczego ważnie konsultować dzieci. Konsultujemy dzieci online i tak z doświadczenia, z dwóch głównych powodów, czyli otyłości niestety rośnie wśród dzieci. Obawiam się nawet podawać te statystyki w Polsce. Zobaczcie, że w wieku bardzo wczesnym, jeden roczek, 2-3 lata, już 10% dzieci mają ten problem niestety i 22% nastolatków też mają ten sam problem. No oczywiście, że cywilizacja właśnie przyniosła z sobą choroby, które też dotknęły dzieci. Brak ruchu, fast foody, przetworzona żywność, słodkie napoje i styl życia. To niestety wszystko odbije na naszych dzieciach i dlatego też, jak mówię, niezmiernie ważne jest, żeby z problemami u dzieci zwracać jak najwcześniej, zanim właśnie choroba się rozwija.
Alergie pokarmowe, też niestety liczba dzieci z alergiami rośnie. U nas w Polsce 50% z dzieci, przy tym mają często ciężką reakcję alergiczną zagrażającą życiu. Dlaczego ważne właśnie z tymi alergiami pokarmowymi zwracać się? Dlatego, że dieta eliminacyjna nie jest też układana tak łatwo jak dla dorosłych, które mają wyznaczony właśnie ten kalorasz przy odpowiednim szybie życia 2500 kalorii i tyle, dziecko rośnie, ciągle właśnie potrzeby dziecka się zmieniają i tutaj, jak ja mówię, nawet sztuka czasem jest, żeby układać te diety eliminacyjne, nie właśnie omijając podstawowych składników, ich proporcji, witamin, pierwiastków, żeby to wszystko było zbilansowane. Podjęcie takich odpowiednich kroków u dzieci w zakresie prawidłowego żywienia naprawdę zapobiega bardzo poważnym i przewlekłym chorobom w przyszłości. Dlatego jak najwięcej zachęcamy do konsultacji online w dietetyce dziecięcej. Parę słów chcę powiedzieć odnośnie osób z chorobami przewlekłymi. Jak przebiegają, dlatego że to na pewno nie będzie jedna wizyta, przebiegają te wizyty online u dietetyka. Niezmiernie ważnym jest stały kontakt ze specjalistą. Nie jest to tak, że Państwo pojawicie się na jedną konsultację, a potem za rok właśnie będziemy tutaj pisać, co było zrobione poprawne, co nie, i zaczynać to wszystko od nowa. Właśnie im więcej, tym lepiej. Konsultacje są zlecane regularne, znów dla jednego pacjenta to może być raz na 3 miesiące, dla innych pacjentów to może być raz na miesiąc, to wszystko zależy od rodzaju choroby, od pacjenta, od tego właśnie jak przebiega się ta choroba i jak właśnie idzie pacjentu dieta, bo też robimy korekty, jeżeli jest niezbędne i pilnujemy, bo ta dieta odgrywa kluczową rolę. Też ważne jest, że jeżeli pojawiają się jakieś nowe, niezaobserwowane objawy, należy szybko skonsultować te objawy z dietetykiem, czyli ciągły kontakt z pacjentem, który staramy się utrzymywać w ciągu właśnie całej naszej opieki i całej naszej współpracy z pacjentem. Podsumowując, w dolegliwościach układu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego, metabolicznego, wszystkich układów mają swój początek różne choroby. I za progresję tych chorób tylko w 20% przypadków odpowiada właśnie genetyka, za 20% odpowiada społeczeństwo, otoczenie, środowisko, natomiast za 50% przypadków rozwoju choroby odpowiada tryb życia i dieta. Dlatego żywienie jest niezmiernie ważne i dzięki szybko zmodyfikowanemu żywieniu, dzięki zmianie trybu życia, możemy zapobiec wielu chorobom. Dlatego warto oczywiście udać się znacznie wcześniej na konsultację do dietetyka i zadbać o zdrowie. A konsultacja online oszczędzi Państwa czas i pieniądze. I przy tym będzie też, jak podkreślam, bardzo skuteczna. Na tym kończę. Bardzo dziękuję za wysłuchanie wykładu. No i do zobaczenia na wizycie online. Czekam na pytania. Pani magister, serdecznie dziękujemy. Myślę, że dużo ciekawych informacji każdy usłyszał ze swojej strony. Mówię tak dlatego, że dotyczy wszystkiego, co jest związane z naszym zdrowiem i tak naprawdę każdy pacjent znajdzie wsparcie dla swojej, można powiedzieć, choroby, bo dla swojego organizmu, jeśli chodzi o dietetyka, także też wiedza dietetyków myślę, że musi być dosyć szeroka, bo ta specjalistyka nie opiera się tylko o jedną chorobę, tylko właśnie o wiele chorób, w związku z tym no tutaj rozbudowana wiedza specjalistyczna jest potrzebna. Bardzo dziękuję za ten wykład. Mamy oczywiście pytania. Ja pozwolę sobie od razu przejść do pytań. Pierwsze, które tutaj pani Justyna zadała, pokażę od razu to pytanie. Czy to prawda, że dziecko otyłe z wiekiem ma szansę wyrosnąć samo z nadwagi? Czy to mi? Kiedy rodzicom powinna zapalić się lampka ostrzegawcza i powinni udać się z dzieckiem do dietetyka?
czasami mogą zapanować nad nadwagą dziecka? Bardzo dobrze, bardzo dobre pytania, bardzo dziękuję. Tutaj tak naprawdę kilka ważnych pytań. Samo, jak ja mówię, nic na świecie się samo nie robi. Jeżeli dziecko je, prawda, popcorn i chipsy i właśnie lubi uczyć się do McDonald'sa, a nie lubi salatek, no to szansów, że dziecko wyrośnie samo, tak praktycznie nie ma. Dużo zależy od tego właśnie trybu odżywiania. I tutaj jest druga rzecz, bo rodzic może się naprawdę starać się, żeby zabezpieczyć dziecku ten odżywianie. Tylko że rodzic może też nie wiedzieć o tych podstawowych zasadach. Na przykład ja mam rodziców, którzy są pewni, że dziecko musi otrzymywać jak najbardziej tych owoców i warzyw. Owoce, to też podkreślam, to właśnie cukry, prawda? I cukry proste. I proporcja, jeżeli tak mówić, zalecona odnośnie warzyw i owoców jest chociażby 3:1, czyli właśnie na tym talerzu, połowa naszego talerzu dziś stanowią właśnie owoce i warzywa według zaleceń zdrowego odżywiania, ale z tej połowy właśnie 3 części to są warzywa i tylko 1 owoce. Czy rodzice chcą zrobić coś złego dziecku? No oczywiście nie, bo wiedzą, że te owoce są witaminy. Natomiast mogą nie wiedzieć prawdę o tych proporcjach. Dlatego jak najbardziej warto się udać do dietetyka, otrzymać te zalecenia i wprowadzać ich w domu. I bardzo często jest tak, że po wyrównaniu tego naprawdę, jak właśnie pani mówi, dziecko wyrośnie z tej nadwagi. Wyrośnie oczywiście dzięki temu zdrowemu trybu życia i takich drobnych akcentach, prawda, które zmienimy w odżywianiu dziecka. Mm-hmm. Bardzo dziękujemy. Teraz pytanie od pani Doroty. Czy osoby z nadwagą lub otyłością powinny unikać modnych diet? Czy możemy z nich korzystać? Powiem też tak, jak mówiłam, też dobre pytanie. Nie ma takiej ogólnej, uniwersalnej diety dla każdego. Jak mówiłam, nawet właśnie jeden ten sam produkt może być korzystny dla jednego pacjenta i może właśnie być niekorzystnym dla drugiego pacjenta, który ma te same choroby. Dlaczego tak? Dlatego, że mamy jeszcze choroby współistniejące, prawda? Mamy jakiś wywiad rodziny, mamy środowisko, w którym pracujemy i tutaj weźmiemy pod uwagę nawet to, że poziom stresu, tak, o którym wspomniałam na początku prezentacji, może mieć znaczenie. Jeżeli, prawda, jedna osoba otyła, pracuje w ciągłym stresie i ten poziom kortyzolu jest bardzo wielki, oczywiście, że no trudno po prostu schudnąć. Jeżeli druga osoba zabezpiecza sobie taki tryb życia, że może je według zegarku, może sobie tak spokojnie medytować, prawda, pojechać na wakacje i zabezpieczyć sobie takie zdrowe wakacje, no czy, oczywiście skutki tej samej diety będą inne. Dlatego wracając do tematu modnych diet, polecałabym, zanim wdrożyć jakąkolwiek dietę, nawet to, co pani mówi, omawia jako modną, skonsultować się z dietetykiem. Może się tak okazać, że jakieś modyfikacje, na przykład tej samej diety FODMAP, istnieje taka kolorowa modyfikacja, tak, w zespole SIBO. Dla jednego pacjenta to kolorowa, modna modyfikacja może zadziałać, dla innego nie. Dlatego, jak ja mówię, wszyscy jesteśmy bardzo różni. Dlatego warto, wychodząc ze swojego wywiadu, najpierw skonsultować się, a potem możemy zobaczyć, czy można w ogóle rozglądać modne diety. Ale zawsze warto otrzymać konsultację specjalisty. Bardzo dziękujemy. Mamy pytań więcej, ale czas tak naprawdę nam dziś już ucieka. Cieszę się, że mamy pytania. Tak, jeszcze porozmawiać, bo myślę, że faktycznie to żywienie to jest temat rzeka, ale takie na koniec bardzo ważne też pytanie od pani Justyny. Po czym można rozpoznać dobrego dietetyka, u którego warto zostać na dłużej? No faktycznie dla osób, które się nie interesują tematem na co dzień, jak możemy rozpoznać?
Też bardzo dobre pytanie, to właśnie o czym Pan wspominał na początku, że istnieje bardzo dużo osób, niestety teraz ta ustawa o regulacji zawodu dietetyka tylko dopiero właśnie jest dyskutowana i tylko, no podejrzewam, że nie wejdzie w życie aż tak na przykład w ciągu nawet roku, podejrzewam, że niestety tak i to daje możliwość osobom, którzy skończyli jakieś kursy, prawda, którzy nie mają wykształcenia, też bardzo często mówią, że są na przykład konsultantami żywienia lub trenerami, ale tutaj też czasami też używają właśnie pojęcia dietetyk. Chodzi o to, że właśnie musi to być osoba zaufana, która skończyła studia z dietetyki, prawda, i to są studia wyższe i która też ciągle się rozwija, bo tak powiem właśnie, w dniach dzisiejszych nie jest możliwe ani lekarzom, ani dietetykom po prostu siedzieć, skupić się na tym poziomie wiedzy, który otrzymali w ciągu studiów i nie rozwijać się. Ciągle są jakieś kursy, jakieś seminary, jakieś właśnie tak podwyższenie tej kwalifikacji i taka osoba ciągle się uczy. I o tym Państwu właśnie będzie mówić w ciągu konsultacji. Zawsze mówię, że na przykład z najnowszych badań wynika, kiedy omawiamy na przykład probiotyk z pacjentami, czy istnieje probiotyk, który może być pomocny w tej chorobie. Ja mówię, że z badań wynika, z najnowszych badań wynika, czyli to pokazuje, że ta osoba się uczy. Ciągle uczy i właśnie to musi być wiedza oparta na edukacji, na wiedzę. Wiedza na wiedzę, tak, taki oksymoron, ale tak, tak jest. Wiedza, która sama siebie buduje. Bardzo dziękujemy Pani Magister. Myślę, że to takie pierwsze nasze właśnie spotkanie, mam nadzieję, bo pytań jest bardzo dużo. Warto myślę, że korzystać z pomocy, nawet myślę, ja wiem o tym, bo sam korzystałem z porad dietetyka i bardzo mi pomogły i można uniknąć, tak jak mówiła Pani Magister na dzisiejszym spotkaniu, można też uniknąć czy powikłań, czy pogorszenia stanu zdrowia, brania leków, nawet wręcz można zaprzestać brania leków, jeśli oczywiście skonsultujemy to z lekarzem. Oczywiście. Mówię też zawsze o tym, że nie możemy, czasami pacjenci chcą cudów. Cudów może nie być, prawda, bo to jest znów problem przewlekły, tak, jeżeli pacjent zwraca się, jeżeli zwraca się niestety częściej nie dla profilaktyki, a już z chorobami przewlekłymi, to ten problem właśnie pojawił się w ciągu kilkunastu lat. No to nie możemy oczekiwać, że rozwiążemy go w ciągu miesiąca, ale taka systematyczna współpraca, systematyczna, podkreślam, o której wspomniałam, właśnie z informacją zwrotną z obu stron, ze strony lekarza, ze strony pacjenta, to oczywiście tak, daje swoje skutki. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Zapraszam serdecznie na nasze kolejne spotkanie na temat konsultacji medycznych online. To już 25 sierpnia będzie spotkanie tym razem z diabetologiem i dowiemy się również, żywienie ma duże znaczenie również w diabetologii i tam też będziemy mieć czas i na wykład, i na pytania. Dzisiaj również dla osób zainteresowanych onkologią stricte mamy też webinar o godzinie 20 na temat finansowania leków nierefundowanych z funduszu medycznego. Temat taki bardzo specjalistyczny, ale też interesujący dla wielu naszych pacjentów. Także serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i za udział Pani Magister Tatiany Wilczyńskiej, dietetyka z MED24. Pani Magister, bardzo dziękujemy. Też również dziękuję wszystkim pacjentom, życzę zdrowia i właśnie do zobaczenia na konsultacjach online. Tak jest, tego się trzymajmy. Jak ja to mówię, zdrowie na wyciągnięcie telefonu. I tego się trzymajmy. Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia.